prawem robić. Bardzo nas prosił o to, żebyśmy się dzisiaj pojawili nasz przyjaciel Andrzej Kompa. Ja Andrzejowi oddam teraz słowo. Drodzy przyjaciele, kochani, wspaniali ludzie, których poznałem przez te dwa lata naszych grudniowych, styczniowych, kwietniowych, lipcowych protestów. Bardzo dziękuję, że jesteście. Ja rzeczywiście bardzo prosiłem Mirka i chciałbym i Mirkowi, i wam wszystkim, którzy wczoraj pisaliście ze mną w godzinach wieczornych, późnych, niesamowicie podziękować za to, że tu jesteśmy. Bo to w gruncie rzeczy nie jest ważne, czy są tu dzisiaj media, czy są inni, czy przyjdzie więcej łodzian. Ważne jest, że jesteśmy tutaj my. Bo zobaczcie, ilu nas tu jest. Jeżeli każdy będzie dalej jeszcze przez następne dwa lata i potem jeszcze dalej i jeszcze dalej działał, to my jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. Smutna rzecz się stała Polsce, bardzo smutna. Bo choćbyśmy mieli różne przemyślenia, co się może wydarzyć, to mieliśmy nadzieję, że przed tym ostatecznym złym krokiem pan prezydent się cofnie. Nie cofnął się. I teraz co robić dalej? Zastanawiałem się nad tym i przyszedł mi pewien pomysł, chciałbym wam powiedzieć. Przyszła mi do głowy, przypomniał mi się nasz obecny nowy premier, któremu się marzy rechrystianizacja Europy. I wymyśliłem sobie taki sposób, jak kulturalnie wyrazić nasz gniew, nasz ból i naszą złość. Kulturalnie. W taki sposób, żeby nikt nie mógł nam powiedzieć, że naruszamy zasady społeczeństwa obywatelskiego, ale też po to, żebyśmy teraz, w tym roku, jeszcze przed świętami, mogli te emocje z siebie zrzucić i od przyszłego roku, od 18, zacząć działać, myśleć, co robić konstruktywnie, jak przetrwać, jak działać dalej. Przypomniało mi się takie piękne greckie słowo anatema. Anatema klątwa. Anatema, taki sposób bizantyński z arcychrześcijańskiego państwa. Jak wykazać niezadowolenie? Nie jest to trudne słowo, mam nadzieję, że wszyscy razem je będziemy powtarzali. Ja powiem tak, na tych, którzy przez ustawę zmieniają konstytucję, którzy polską konstytucję depczą, anatema. Na tych, którzy sprawiają, że nie możemy skupić się na konstruktywnym budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a jeszcze potem szyderczo nam powiedzą, że nie proponujemy pozytywnych rozwiązań, anatema. Na tych wszystkich, którzy mając chronić przyrodę polską, nie chronią jej, tylko niszczą. Anatema! Na tych, którzy budzą atmosferę strachu, pogardy dla drugiego człowieka, pogardy dla inności, pogardy dla innych poglądów. Anatema! Na tych, którzy sprawiają, że życie polityczne w Polsce ma coraz gorszą, a nie coraz lepszą jakość. Anatema! Na tych, którzy nie szanują tych, którzy są innej orientacji, innego koloru skóry, którzy szczują polskie społeczeństwo na siebie. Anatema! Na tych wszystkich, którzy parlament, święty urząd prezydenta Rzeczypospolitej, Radę Ministrów i prezesa Rady Ministrów zmieniają w przybudówki pozakonstytucyjnych organów państwa. Anatema! Na tych wszystkich, którzy rządzą nami z tylnego siedzenia, na tych, którzy ulegają innym i nie mają odwagi stanąć w prawdzie polskiej konstytucji. Anatema! I na koniec, chociaż można by wymieniać jeszcze, a nie, jeszcze nie na koniec, na tych, którzy telewizję publiczną, media publiczne utrzymywane z naszych pieniędzy zamieniają w narzędzie szczucia jednych Polaków na drugich, którzy mówią nieprawdy, którzy nawet na paskach usiłują wykazać to, co jest oczywistą nieprawdą. Anatema! Na tych, i to będzie już rzeczywiście koniec, bo mógłbym mówić długo, ale skupmy się na rzeczach najważniejszych. Na tych wszystkich, którzy mając usta pełne biało-czerwonej drużyny, skłócili naród polski i polskie społeczeństwo jak nikt inny przed nimi. Anatema! I teraz zrzućmy z siebie te wszystkie emocje, bo nadal będziemy musieli starać się o to, by było lepiej. Nie możemy zapominać tego, co się stało. Nie możemy tego smutnego dzisiejszego dnia wyrzucić z naszej pamięci. Nie możemy zapomnieć, że gwarant konstytucji po raz kolejny dopuścił do tego, że ustawy, które są w sposób oczywisty dla każdego przyzwoitego Polaka, niezgodne z konstytucją, stały się powszechnie obowiązującym prawem i będą podstawą praktycznego działania polskich organizacji, instytucji państwowych, my tego zapomnieć nie możemy.
ale musimy się też skupić na tym, żeby ten okres przetrwać, żeby informować ludzi, co jest nie tak. Że to nie jest tylko tak, że to, co jest dookoła nich, co jest najbliżej nich, pieniądze, które dostaną w tym czy innym roku, to jest całość tego, co państwo powinno z siebie dać. Że poza tym są też inne sprawy, może czasami bardziej metaforyczne, może trudniejsze do ujęcia, ale równie ważne, bo one są podstawą naszej wspólnej egzystencji. I teraz chciałem państwu powiedzieć, że kiedyśmy z siebie te smutne emocje, ten ból i żal zrzucili, to teraz możemy się skupić na tym, żeby pomagać tym, którzy będą w potrzebie, tym, którzy będą w opresji, tym, którzy będą ofiarami tego, że ludzie niektórzy przyjęli te negatywne emocje, wzięli je na siebie i uważają, że teraz już wolno. Musimy informować samych siebie i innych, musimy się uczyć, czytać te projekty ustaw, choćby nas zęby bolały. Uważać, co się dzieje w polskiej polityce dalej. Patrzeć politykom wszystkich partii na ręce. Ta nasza anatema to jest obywatelska anatema. My się brzydzimy przemocą i nigdy jej nie będziemy stosować. Bo nam jest bliski ten właśnie ruch non-violence, który polega na tym, że jako społeczeństwo obywatelskie otwarcie mówimy. My nie będziemy używać kalumnii. Nie będziemy przekręcać nazwisk ludzi z tamtej strony obozu politycznego, czy z tamtej strony politycznej. Nie będziemy używać wyzwisk, ale będziemy twardzić. Bardzo asertywnie przez cały ten czas wszystkim politykom mówić, co jest dla nas najważniejsze, że to jest konstytucja, że prawa człowieka nie są lewackim wymysłem, że niezawisłość sądów i trójpodział władzy to jest coś, co jest ważne dla nas wszystkich, że rozdział drugi konstytucji, który mówi o naszych obowiązkach, o naszych prawach, jest podstawą naszego wspólnego funkcjonowania i w różnych naszych pracach fizycznych i umysłowych. My dalej będziemy się starać najlepiej, jak będziemy umieli, pamiętając o tym, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim i że chcemy działać dalej jako obywatele i że nie pozwolimy się zagłuszyć, że nie pozwolimy, by nam zamknięto usta, nie pozwolimy, by niekonstytucyjne ustawy kiedyś w imię jakichś kompromisów pozostały w systemie polskiego ustroju prawnego. One tam po prostu zwyczajnie nie mogą zostać i będziemy pilnować, aby ci, którzy łamali polskie prawo i deptali polską konstytucję, ponieśli prawną, konstytucyjną odpowiedzialność. Trybunał Stanu. Trybunał Stanu to jest ten organ, który w polskiej konstytucji odpowiada właśnie za te sprawy. I przed tym Trybunałem przynajmniej, bo ja nie mogę rozsądzić, ja mogę tylko jako obywatel myśleć po swojemu, ale nie mogę jako obywatel mówić za Trybunał, jak Trybunał rozsądzi, ale wiem jedno, kiedyś jeszcze, za mojego i za waszego życia, ci, którzy łamali polskie prawo, będą musieli się przed tym Trybunałem wyspowiadać i usprawiedliwić swoje racje działania. I bardzo jestem ciekaw, co wtedy powiedzą. Dziękuję, że tu jesteście. My jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. My jesteśmy tymi, którym zależy. I chcę państwu powiedzieć, że wiem też, że po tamtej drugiej stronie jest też wiele osób, które mają wyrzuty sumienia, które się zastanawiają, które mają wahania. I chciałbym państwu przed świętami teraz powiedzieć, i bardzo mi na tym zależy, żebyśmy wszyscy nie dali się wciągnąć w tę pisowską wstrętną narrację, która nas wszystkich ze sobą skłóca, która nas pokazuje teraz jako tych złych i pokazuje, że w nas nie ma woli współpracy i kompromisu. Jest, ale nie za cenę wartości i nie za cenę zlekceważenia czy puszczenia płazem deptania polskiego prawa. Chcę państwu też powiedzieć, że w tym następnym 18 roku, który nie będzie wcale łatwiejszy od tego pod pewnymi względami, znajdziemy w sobie i energię, i siłę do pozytywnego działania i znajdziemy energię, żeby działać w swoich rodzinach, w gronach swoich przyjaciół, w miejscu pracy, najlepiej jak potrafimy. I dalej będziemy pokazywać przez wzorce pozytywne, a nie negatywne. Ale też dalej wtedy, kiedy następne złe prawo, niekonstytucyjne prawo będzie uchwalane, my będziemy czuwać i będziemy ze świeczkami, z polskimi flagami, z flagami Unii Europejskiej tutaj przychodzić. Nie pozwolimy nikomu na siebie mówić, że jesteśmy targowicą, bo my jesteśmy obywatelami, Polakami kochającymi Polskę. I to chyba wszystko, co chciałem państwu dzisiaj powiedzieć, poza tym, że chcę państwu złożyć najserdeczniejsze, najgorętsze życzenia świąteczne i noworoczne. Niech święta przyniosą państwu odrobinę ukojenia w najlepszym rodzinnym gronie. Jeśli z jakichś powodów nie mogą to być święta idealne, takie, jakie powinny być, to myślcie o tych następnych, które takie będą. I konstruujcie je z tymi, którzy są waszymi rodzinami, którzy są waszymi przyjaciółmi, z którymi jest wam dobrze.
dobro zawsze zwycięży, prawda zawsze zwycięży. A w tej chwili, w dzisiejszej dobie historycznej, gdzie nie da się zniszczyć jednego egzemplarza kroniki, gdzie nie da się zatrzeć śladów po prawdzie, prawda zawsze wyjdzie na wierzch i prawda zwycięży. Dziękuję Państwu bardzo. Będzie miała problemy, to jej troszkę pomożemy. Piotr Kłoda jeszcze chciał coś nam powiedzieć. Piotrze, proszę Państwa, tylko głośno. Pierwszej sesji Sejmu poświęconego tym dwóm haniebnym ustawom codziennie stoimy pod sądami w Łodzi. To już nasz 26 dzień. Wielu z Was pytało nas, po co to robimy. A myśmy tam stali co wieczór i rozmawialiśmy z ludźmi na ulicy. I muszę Wam powiedzieć, że reakcje były bardzo piękne. Ludzie bardzo są oburzeni tym, co się stało, tylko się boją. I jak nas widzą przez tą krótką chwilę, nie boją się. I na pytanie, co my tu robimy, odpowiem: stoimy. My tu stoimy. To jest nasz kraj, nasz dom. Wolność, równość, demokracja! 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 Ja bym poprosił jeszcze parę słów Jurka Friedricha. Jurku, opowiedz nam. Witam Państwa, ja może nie będę mówił o tym, jak byliśmy dzielni, tylko parę uwag praktycznych, żeby Państwo mieli świadomość tego, co nas czeka. Jak powiedział doktor Kompa, walka wyborcza będzie się zaostrzać. Nie jest taki duży dyskomfort, można to wszystko przeżyć. Oni muszą wiedzieć, że się nie damy, pomimo tych represji, które planują. Chciałem tutaj przytoczyć przykład Franka, którego ostrość wypowiedzi może była troszkę inna niż ja bym jej użył. Natomiast sankcje, które wobec niego zastosowali, są wyraźnie sankcjami walki politycznej. Także bądźmy gotowi i pamiętajmy o tym, żeby się nie dać zastraszyć, bo oni usiłują doprowadzić do tego, żebyśmy wszyscy się bali, ale nie damy się. Dziękuję bardzo. Kochani, bycie Polakiem to nie jest tylko przywilej, ale też obowiązek. Do tej pory przez 20 kilka lat mieliśmy, w zasadzie korzystaliśmy z przywileju. Nie zastanawialiśmy się o tym, że to jest też obowiązek. Teraz musimy pamiętać, że ten obowiązek na nas spoczywa i że musimy w tej chwili bronić naszego kraju, bo tak naprawdę to jest już w tej chwili obrona kraju, obrona wolności, obrona demokracji, budowanie przyszłości naszych potomnych. Pamiętajmy, że teraz musimy bronić tego kraju, tak samo jak w tej chwili musimy bronić sędziów, bo wierzę, że oni są bardzo przyzwoitymi ludźmi. Te zmiany, które zostały wymuszone i wprowadzone, są przeciwko nim. Musimy ich bronić, tak jak oni na co dzień bronią prawa, po to, żebyśmy żyli zgodnie ze sobą, sprawiedliwie i żebyśmy mieli do kogo pójść w sytuacji, kiedy ktoś nas krzywdzi. Brońmy sędziów, brońmy kraju, budujmy ten kraj, bo to jest w tej chwili dla nas czas, nasza robota i nie możemy z tym ustać. Pamiętajcie, że zbliżają się wybory samorządowe. My już musimy myśleć o tych wyborach samorządowych. Musimy się do tego przygotowywać. Musimy być gotowi, żeby się pojawić jako mężowie zaufania, żeby zasiąść w komisjach wyborczych, żeby patrzeć na ręce podłej zmianie i nie dopuścić do fałszerstw, nie dopuścić do tego, żeby demokracja całkiem umarła. Jest przepiękna pieśń, która nas wszystkich jednoczy. Ona zaczyna się od słów: jeszcze Polska nie zginęła. Jeszcze Polska nie zginęła, kochani, póki my jesteśmy. Bardzo Was proszę, panowie, czapki z głów, zaśpiewajmy wspólnie hymn. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania, po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Już miał ojciec do swej pasi, cały zapłakany. Słuchaj jeno, pono nasi, biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Dziękuję wam pięknie. Czy ktoś z was chciałby jeszcze coś powiedzieć? Ja! Nie damy się! Jakub! Jakub! Słuchajcie, zanim rozejdziemy się do wigilijnych stołów i do naszych rodzin, prawdopodobnie jest tak, że każdy z nas ma w rodzinie zwolennika PiS-u. Przed nami jest niezwykle proste i niezwykle trudne zadanie. Musimy ich uwieść. Uwieść w cudzysłowie, to znaczy musimy im opowiedzieć lepszą wizję Polski niż opowiada PiS, bo wtedy będziemy mieli szansę odbić ich po prostu. Czyli wyrzućmy z siebie te złe emocje, bo musimy zrobić w naszych głowach miejsce na myślenie o pozytywnym programie dla Polski, bo mamy tylko na to rok. I mamy tylko na to rok, żeby opowiedzieć o tym ludziom. Opowiedzieć lepiej niż opowiedział Morawiecki. Dziękuję. Pani, jeszcze parę słów. Konstytucja! 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 Moi drodzy, jak spotykaliśmy się w lipcu pod sądem, takie spotkania zorganizowali również prawnicy. Łódzcy prawnicy, Izba Adwokacka, Izba Radców Prawnych, sędziowie zmówili się do wspólnej współpracy, do walki o wolne sądy. Działają cały czas w Stowarzyszeniu Justicja, w swoich organizacjach adwokackich, radcowskich. Zorganizowali w Łodzi cykl spotkań, na których tłumaczyli zasady trójpodziału władzy. Tłumaczyli, dlaczego te ustawy są dla nas zagrożeniem. Jest z nami pan mecenas, który współorganizował te spotkania i jemu teraz oddaję głos. Drodzy państwo, idą święta Bożego Narodzenia. W czasie tych świąt życzymy sobie spełnienia marzeń. Ja mam takie marzenie, że będę żył jeszcze w normalnym kraju, w którym szacunek dla człowieka, drugiego człowieka, będzie podstawową wartością. Złóżmy sobie te życzenia, miejmy szacunek dla siebie, miejmy szacunek dla innych, miejmy szacunek dla innych poglądów, walczmy o swoje poglądy, walczmy o swój kraj, taki jaki sobie wymarzyliśmy. Niech nam te marzenia się spełnią. Musimy być solidarni, musimy być twardzi. Kiedyś
W latach 80. byli adwokaci, którzy poświęcali się i bronili ludzi, którzy byli prześladowani. Teraz też będą tacy adwokaci, którzy będą razem ze wszystkimi stawali równo w szeregu i nie pozwolą na deptanie praw obywatelskich, na deptanie naszej wolności. Przyszedłem do państwa dlatego, że jestem Polakiem, czuję się odpowiedzialny za ten kraj, czuję się odpowiedzialny za to, co w tym kraju się dzieje. Chcę być razem z wami, chcę, żebyśmy byli wszyscy razem i żebyśmy wszyscy razem mówili, że tego, co jest w nas, nikt nam nie zabierze, naszej wolności. Wolność, równość, demokracja. 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 Wolność. Są z nami parlamentarzyści, którzy uczestniczyli w pracach Sejmu nad tymi ustawami. Ja może poproszę panów obu, bo widzę pana posła Grabarczyka, tutaj widzę Artura Dunina. Wejdźcie, powiedzcie parę słów ludziom, którzy stali przed Sejmem, stali przed Senatem i starali się robić wszystko, żeby zablokować te fatalne ustawy. Kochani, to, że PiS przeprowadził tę ustawę, to wszyscy wiemy. Nie powtarzajcie, że Sejm przeprowadził tę ustawę, bo to nie Sejm. Z Czarkiem i z wieloma innymi parlamentarzystami opozycji byliśmy przeciwko tym ustawom, ustawom niekonstytucyjnym. Chcę wam powiedzieć, ten napis tutaj jest świętym napisem. Jest świętym napisem. Przeczytaj. Człowiek, który prezydent to krzywoprzysięzca. Słuchajcie, ten człowiek przysięgał na konstytucję. Ten człowiek złamał tą konstytucję. Ten człowiek nie jest godny być prezydentem naszego kraju, być prezydentem Polski. I słuchajcie, Andrzej, przepraszam cię bardzo. Ja wiem, mówiłeś o tym, że nie możemy identyfikami kierować do nich. Ale powiem wam szczerze, to nie jest Andrzej, to jest Adrian, Adrian Długopis. I słuchajcie, dziękuję, że tu jesteście, Mirek, Andrzej, dziękuję, że jesteśmy tutaj razem, bo to jest bardzo ważne. Dopóki tu jesteśmy, dopóki, tak jak Czarek trzyma tą światełko wolności, będziemy o nie dbali, będziemy o nią walczyć, dlatego że nie możemy się oddać PiS-owi naszego kraju. I państwa prawa. Państwa prawa, Andrzej, święte słowa. Kochani, zbliża się Boże Narodzenie. W zeszłym roku razem z Czarkiem Wigilii tak naprawdę nie mieliśmy rodzinnej. Byliśmy w Sejmie. Ale chcę wam powiedzieć, że w tym roku będzie Wigilia rodzinna. Ale ona nie będzie lepsza od zeszłego roku. W zeszłym roku więcej tego światełka w nas się paliło. Więcej nas było. Czuliśmy to wszyscy, będąc w Sejmie, w sali plenarnej, że jesteście razem z nami. Ale i dzisiaj, wierzę w to bardzo głęboko. Ale to od nas wszystkich zależy, żeby ta wiara przekształciła się w zwycięstwo. Zwycięstwo Polski i Polaków nad PiS-olandem. Nie oddamy naszego kraju. Zwyciężymy! 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 Chodź. Kochani, dziękujemy wam, że jesteście... Głośno. Dziękujemy wam, że jesteście. Dziękujemy wam, że trwacie. Dziękujemy wam, że nie gasicie tych świateł wolności. Mam gorącą prośbę, gdy w wieczór wigilijny będziecie składać swoim najbliższym życzenia, życzcie im wolności, życzcie powrotu państwa prawa, państwa, gdzie rządzi prawo, gdzie politycy nie łamią konstytucji. Te życzenia się spełnią. Ja wierzę w to, że przywrócimy demokrację, przywrócimy przestrzeganie konstytucji. Wiele lat temu, tu nieopodal,
na Wydziale Prawa wraz z grupą studentów z wielu łódzkich uczelni. Manifestowałem sprzeciw wobec tych, którzy wprowadzali stan wojenny, którzy łamali prawo, chociaż to nie było to prawo, o którym marzyliśmy. To było prawo PRL-u. Ale dziś potrzeba nam takiej samej determinacji, takiej samej odwagi obywatelskiej, jak wówczas. Bez współdziałania, bez wciągnięcia do oporu sąsiadów, przyjaciół, rodziny, nie osiągniemy celu. A ten cel jest ważny dla naszych dzieci, wnuków, ale także dla nas. Bo my mamy prawo żyć w państwie, gdzie przestrzega się konstytucji, gdzie obywatele mają prawa, gdzie obywatele są najważniejsi. I żeby ten stan powrócił, tego wam życzę przed nadchodzącymi świętami. Wolna Polska! 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 Ale jeszcze wolne sądy, wolne wybory, wolna Polska! 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 Kochani, do tej pory Temida miała przewiązane oczy, dlatego że miała być sprawiedliwa i miała nie widzieć, kogo ocenia. Miała być sprawiedliwa i obiektywna. Dziś Temida w Polsce ma przesłonięte oczy, ponieważ płacze i nie chce, żebyśmy widzieli te łzy. Moi drodzy, proszę, żebyśmy zrobili coś wyjątkowego teraz, czego jeszcze nie robiliśmy tutaj nigdy. Żebyśmy stanęli murem przed tym sądem, jeden obok drugiego, trzymając się za ręce, i żebyśmy pokazali, że to jest nasz sąd, że my stoimy przed nim murem i że nie dopuścimy złych ludzi do tego, żeby niszczyli wolne, sprawiedliwe, demokratyczne sądy. Stańmy obok siebie, trzymajmy się za ręce. Jeszcze raz powiem, co mamy zrobić? Mamy stanąć obok siebie, trzymając się za ręce, osłonić ten sąd. Ale tylko jednym będzie. Nie, no, bo to jest. Kadr, to będzie drugi rząd. Może być tutaj dolny. Na dole robimy. Ja ten dolny rząd. I ręczę w górę, słuchajcie. Przegonimy dyktaturę. Cześć, Wojtek. Cześć. Wolność! Równość! Demokracja! 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 Wolność! Równość! Wolne sądy, wolne wybory, wolna Polska! 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 Nie Jarosława! Państwo prawa, 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 nie Jarosława! Państwo razem! Pięści w górę, obalimy dyktaturę, wszyscy razem, pięści w górę, obalimy dyktaturę,
Wszyscy razem pięści w górę! Przegonimy dyktaturę! Wszyscy razem pięści w górę! Przegonimy dyktaturę! Wolność, równość, tolerancja! 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 Kochani, dobrze nam wszystkim wam życzymy wesołych, ciepłych, rodzinnych świąt dzieci i wszystkich wam życzymy wolności. Wolne świąt zwycięstwa! Idźmy do domu, przygotujmy się do świąt, nabierajmy sił.